Oczywiście Rihanna, na zegarach już 9 minut, prawie 10 po godzinie 16. Słuchacie programu Norda na fali, a dzisiaj z nami gość, który przyszedł poopowiadać troszeczkę o tym, co dzieje się we Władysławowie. Michał Ceszkę, dzień dobry, witam pięknie. Witam serdecznie. Reprezentujący klub Władek.pl, Władek Team, jak tak naprawdę nazywacie się? Władek.pl, Władek Team? Jak... Mówimy na siebie Władek Team, tutaj nie wymieniajmy może tej PL-ki na końcu. Mhm. Klub... Ale Władek, przepraszam, od Władysławowa, nie od Władka imienia. oczywiście. No właśnie, klub, który generalnie na co dzień zajmuje się wędkarstwem morskim, to myślę, że jest ważne podkreślenie, warto to powiedzieć, bo mi na przykład osobiście, szczerze mówiąc, wędkarstwo głównie kojarzy się, nie wiem dlaczego, z rzeką i z jeziorem. Jednak w morzu też się łowi ryby i to jest oczywista sprawa, ale tak mi się kojarzy bardziej sieci i tak dalej, natomiast wy łowicie normalnie wędką. Tak, jak sama nazwa wskazuje. Tak, jest to forma wędkarstwa, formę taką, jeżeli mówimy o wędkowaniu typowo z brzegu morskiego, to ma swoją nazwę, to się nazywa surfcasting. Wówczas no, za pomocą wędzisk, przeważnie są to wędziska 4-4,5-metrowe, łowimy ryby wprost z plaży. I to łowimy w zasadzie wszystkie ryby, które rybacy łowią na sieci. Na przykład teraz jest bardzo dobry okres na dorsza. Ten dorsz podchodzi na tyle blisko brzegu, że bez problemu jesteśmy w stanie w zasięgu rzutu takiego zestawu łapać skutecznie te dorsze. Jeżeli chodzi o flądrę, no to mamy ją w zasadzie przez cały rok na tych naszych tutaj łowiskach. Najbardziej znam łowiska tutaj Władysławowo, chałupy, karwia, ewentualnie dębki. I to musimy też powiedzieć jednoznacznie, to są ponoć najlepsze łowiska w Polsce. Tak jak przyjeżdżają różni do nas wędkarze, niektórzy wręcz zawodowcy, jakby można było tak powiedzieć, to bardzo chwalą te nasze łowiska. No i takim jakby potwierdzeniem tych moich słów jest to, że w tym roku mieliśmy we Władysławowie cykl Grand Prix, który wyłania oczywiście kadrę narodową. To i jedne zawody z cyklu Grand Prix odbywały się we Władysławowie i teraz dwa tygodnie temu były Mistrzostwa Polski, które też odbyły się na naszych plażach, a dokładnie na plażach od Władysławowa do chałup. Mistrzostwa w łowieniu. Tak, to są mistrzostwa w łowieniu z plaży. No, ale mamy też, jeżeli chodzi o Władysławowo, mamy bardzo dobre wyniki też w łowieniu z kutrów, bo większość kutrów we Władysławowie, tych typowo rybackich, no, troszeczkę się poprzerabiało, żeby wozić wędkarzy na łowiska, bo to tak to trzeba powiedzieć. Ci szyprowie po prostu zabierają wędkarzy, zabierają kilkanaście osób, płyną na łowisko, czyli tam, gdzie ten dorsz jest, korzystając oczywiście z echosondy. No i jak ten szyper widzi na echosondzie, że tam pod nim jest ta ryba, daje sygnał, wędkarze zarzucają swoje zestawy wędkarskie, no i po prostu wyciągają te dorsze. Jest to takie no, troszeczkę inne wędkowanie niż na śródlądziu. Trochę skomplikowane bardziej chyba. Myślę, że nie do końca, bo bardzo dużo tych wędkarzy jest. Znaczy, to można bardzo fajnie sobie zobaczyć na kamerce, która jest zainstalowana na domu rybaka, bo nadchodzi weekend, deszczowa pogoda, ponuro, a ten port się wyludnia. Nagle, tak na pstryk, o godzinie 6-7 w sobotę rano, nie ma żadnych kutrów, nie ma nic. Po prostu wszystko wypływa z wędkarzami. Kiedyś próbowaliśmy tak mniej więcej liczyć, ile tych wędkarzy mogłoby być. No i tak to oscyluje, około 500-700 wow. wędkarzy. I to jest bardzo duży potencjał do promocji naszej gminy, bo mówimy o czymś, co się dzieje poza sezonem letnim. Czyli... No właśnie, a propos sezonu, przepraszam, bo ja chciałam tutaj właśnie nawiązać, że mam wrażenie, że sezon już za nami, sezon się zakończył, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Okazuje się, że nie, że ten sezon tak naprawdę trwa. W sezonie letnim dorsza nie ma, bo jest za ciepła woda po prostu. Trafia się nam flądra, ale za to w sezonie letnim łowimy bardzo duże leszcze. Niektórzy powiedzą, że leszcz no, to jest ryba taka typowo słodkowodna, ale ona oczywiście w tych przybrzeżnych partiach wody jest, z tego względu, że no, rzeki wpływają do morza i ona się po prostu tutaj też trzyma. Także łowimy te leszcze w sezonie letnim, łowimy też flądry. No i tu mówimy przełom lipiec-sierpień, tak? To są bardzo fajne miesiące, kiedy możemy z rodziną iść na tą plażę. Oczywiście tutaj no, trzeba mieć też swój rozum, trzeba iść na taką plażę, gdzie nie ma wczasowiczów, żeby ktoś tam się nie zaczepił o te żyłki, plecionki i tak dalej, a nie daj Boże o haczyki jeszcze. No ale mamy
też takie plaże w okolicach Rozewia, no ta kamienista plaża, gdzie ona w zasadzie nie pozwala na to, żeby się za bardzo tam kąpać, bo można nogę złamać, to my mamy takie swoje plaże, że cały rok łowimy. Teraz natomiast woda zaczęła się robić coraz bardziej chłodna, bo jeszcze parę dni temu miała 18 stopni, także to, co pani powiedziała, że lato nas nie chce opuścić tej jesieni, no to właśnie to mamy. Dopiero parę dni temu no, ta woda się troszeczkę ozimniła i od razu wszedł dorsz. Czyli ten dorsz w zasadzie czekał, aż ta woda no, nabierze tej swojej temperatury, no gdzieś tam około 10 stopni. Teraz mamy dosłownie Eldorado. Bardzo dużo wędkarzy wuduje swoje łódki w okolicach Karwi, wypływa no, 1 milę, 2 mile od brzegu i łowi skutecznie dorsza za dorszem. Pojawił się też łosoś, bo już moi koledzy z klubu Władek Team już polecieli sobie na Hel, gdzie my, no, wypływając 10, może 15 mil od brzegu, skutecznie łapiemy łososie. Także no, łosoś, no to jest piękna, waleczna, no duża tak, ryba. Tak, no pięknie. Ja powiem szczerze, że tak dorsze jak najbardziej, flądry jak najbardziej, ale że łosoś, no to naprawdę szacun. Ale piękne słowa pan powiedział, Eldorado, Władysławowo polskie Eldorado, można by było tak właściwie powiedzieć. No dobrze, ale tak cały czas się zastanawiam, bo to raczej hobby, raczej pasja, czy nie? Czy tutaj rywalizacja też wchodzi w grę? Oczywiście. Jesteśmy klubem sportowym, więc no, ten sport jest u nas na najwyższym poziomie. Staramy się być obecni na wszystkich większych zawodach. W tym roku 3 zawodników Władek Teamu dostało się do kadry narodowej, więc no, ten poziom u nas w klubie jest bardzo duży. No, tym bardziej, że to jest największy klub wędkarstwa morskiego w Polsce, który zrzesza na tą chwilę około 120 aktywnych członków, bo to też trzeba powiedzieć, że to są aktywni wędkarze, którzy się często pojawiają na plaży, często się spotykamy i razem mówimy. No i wymyślamy co roku coraz ciekawsze rzeczy, bo warto też powiedzieć o tym, że co roku w weekend majowy organizujemy coś. Coś, co ma połączyć tą naszą pasję wędkarską z promocją naszego regionu, bo no ja, ze mnie wędkarz może nie jest jakiś doborowy, za to potrafię bardzo dobrze wypromować czy to gminę, czy kogokolwiek. W zeszłym roku biliśmy rekord Polski. 10 dni i nocy łowiliśmy ciągiem na 2 stanowiska wędkarskie, czyli na 4 wędki. To było bardzo ciężko zrobić, bo tak jak wiemy, to nie jest łowienie gdzieś tam na jeziorze. Tu mamy morze, mamy sztormy i utrzymać to stanowisko podczas sztormu, to uwierzcie mi, to jeszcze nocy, jest bardzo ciężko. Także 10 dni i nocy żeśmy łowili, a w tym roku robiliśmy. Jeszcze zanim powiemy, co w tym roku, to jak to wyglądało praktycznie? Zmienialiście się, rozumiem, co ileś godzin, tak. Ale ta jedna osoba, która była na przykład pierwsza, powtarzała się później, czy nie? Czy każdy, że tak powiem, się zmieniał po kolei? Tury były 8-godzinne, przy czym każdy zawodnik mógł 2 razy maksymalnie, rozumiem. Czyli 2 tury wziąć. Czyli potrzebowaliśmy gdzieś tak około 60 zawodników i mniej więcej w całym tym przedsięwzięciu wziął udział około 70 osób, więc i oczywiście te wszystko osoby musiały być tego samego klubu, bo takie było założenie organizacyjne, więc no, było ciężko sprostać i na tą chwilę nie ma drugiego takiego klubu, który dysponowałby taką ilością ludzi, żeby na przykład spróbować pobić ten nasz rekord. Drugi rekord, który udało się pobić, to właśnie w tym roku, to okazuje się, że tak tylko napomknę, że wędka nie tylko służy do łowienia, ale także właśnie do bicia rekordu. Co to za rekord? Tak, no tak jak mówiłem, no to nie chodzi o to, żeby tylko łowić te ryby i nie daj Boże, no traktować to jako tanie mięso i wyciągać te rybki. Staramy się robić coś ciekawego. No, w tym roku padł taki pomysł, żeby zrobić w maju, bo to zawsze jest na weekend majowy, rekord Guinnessa w utworzeniu najdłuższej linii ułożonej z wędzisk. Czyli kładliśmy jedną wędkę przy drugiej, jednej przy drugiej. Ludzie od Guinnessa nam powiedzieli, że żeby w ogóle zakwalifikować ten rekord, to musimy mieć 1000 wędzisk, no co jest dosyć trudnym wyczynem, no bo zebrać 1000 wędzisk, jak ja sam osobiście mam może 5, no ale to jest fajny okres, to jest weekend majowy, bardzo dużą kampanię żeśmy zrobili promocyjną tego samego przedsięwzięcia, no i do Władysławowa zjechało się 250 wędkarzy z całej Polski, którzy przyjechali po prostu z rodzinami na majówkę i przy okazji wzięli tą jedną wędkę i położyli ją i tym samym wzięli udział w naszym rekordzie Guinnessa. Pięknie. Powiedzmy jeszcze taką rzecz, czy to wędkarstwo to taka pasja, czy też właśnie sport, po który sięgają młodzi ludzie, czy nie? Czy raczej już tacy starsi?
No, na naszym terenie mamy bardzo dużo młodzieży, która łowi te ryby. Bardzo dużo tej młodzieży widać w porcie, ale my nawet w klubie mamy swoją sekcję młodzieżową i no tutaj nasz zawodnik w zeszłym roku wygrał takie bardzo prestiżowe zawody Gravel Cup, takie międzynarodowe. 16-letni zawodnik. Czyli jednak można powiedzieć, że wędkarstwo jest w modzie. Poniekąd. Jest w modzie i jest, muszę powiedzieć, bardzo fajną taką odskocznią od tego komputera i tego, co się dzieje po prostu w domu. A jest waszą wizytówką, jeżeli chodzi o Władysławowo? Czy jesteście znani? Właściwie jak ktoś na przykład, nie wiem, słyszy po raz pierwszy Władysławowo, to kojarzy z wędkarstwem? Czy nie? Czy jeszcze nie? A może są na to jakieś plany? No właśnie nie za bardzo. To ta promocja gminy Władysławowa bardzo kuleje. Mamy naprawdę taką perełkę. Mamy coś, czego nie mają inni. Mhm. Wszyscy wędkarze mówią wprost, że Władysławowo to są najlepsze łowiska i mamy się czym chwalić, a tego po prostu nie robimy i pod tym względem no, ubolewam, że to mogłoby się zdecydowanie bardziej rozwijać, mogłoby być troszeczkę bardziej zorganizowana ta promocja i naprawdę jesteśmy w stanie mieć dużo tych wędkarzy poza sezonem letnim, bo to nie tylko mówię o Władysławie, bo to jest cała gmina. Na przykład okolice Karwi to są okolice, gdzie teraz właśnie z plaży się łowi najwięcej dorszy. Nie Władysławowo. U nich się łowi najwięcej. Mhm. Czyli tutaj mówimy o takiej turystyce wędkarskiej, bo też trzeba powiedzieć jedną rzecz. Takich wędkarzy, którzy płacą składki do PZW jest około 700 tysięcy. W ogóle wędkarzy, którzy wędkują, jest około 2 milionów. Mówimy o samej Polsce. Bo na przykład na jeziorze Żarnowieckim nie trzeba mieć pozwoleń PZW, tam się po prostu płaci i się wędkuje. Tak? Czyli mamy około 2 milionów wędkarzy. Ci wędkarze mają swoje rodziny i tylko im trzeba pokazać, że można łowić łatwo, bo nie trzeba mieć ekstra jakiegoś sprzętu, wprost z plaży. I to są potencjalni ludzie, którzy mogą po sezonie letnim, jesienią przyjechać i spróbować swych sił. My to robimy, nam się to udaje. Z roku na rok mamy w swoim klubie coraz więcej wędkarzy, ale też ja mam taki kanał na YouTube, Władek TV, gdzie pokazuję, jak łowić, jaki sprzęt dobrać. Pokazuję, no, mamy jakieś filmy instruktażowe, tych filmów już jest na tą chwilę 180. Wow, sporo. Więc ja swoją działkę robię bardzo dobrze. Kto będzie chciał, to na pewno sprawdzi. Proszę sprawdzać i się uczyć. A przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że może będzie okazja zmienić to wszystko i Władysławowo właśnie w ten sposób wypromować, bo wiem, że pan startuje na urząd. Tak, no ubiegam się o urząd burmistrza Władysławowa. Mhm. No, mam nadzieję, że mi się uda, ponieważ mam bardzo dużo właśnie takich ciekawych, nowatorskich rozwiązań i widzę dużo braków, szczególnie w promocji gminy Władysławowo, która ma ogromny potencjał nie tylko w wędkarstwie, żeby była jasność. Ja widzę ogromny potencjał też w różnych innych dziedzinach, no ale on jest niewykorzystywany, a z roku na rok mamy coraz mniej tych czasowiczów i musimy naprawdę się pokazywać, bo inne mniejsze miejscowości są zdecydowanie bardziej wypromowane niż Władysławowo. Żeby się więcej dowiedzieć, na pewno będzie można podczas spotkania, wiem, że takie spotkania pan organizuje i na pewno te tematy związane z wędkarstwem też są tam poruszane. No też, no dzisiaj się spotykam akurat o 18 w Ostrowie, także serdecznie zapraszam, ale zapraszam po prostu na Facebooka, no Michał Ceszkę, wejść sobie zobaczyć, tam są linki do wszystkiego, także Michał Ceszkę na Facebooku, zapraszam. Słuchajcie, okazuje się, że temat wędkarstwa jest naprawdę tematem obszernym, temat rzeka, jak to się mówi. No ja się przynajmniej czegoś dowiedziałam, między innymi tego, że wędkować można przez cały rok, to bardzo fajna zabawa. Myślę, że też trochę uczy dyscypliny, pokory, cierpliwości, ale też na pewno dużo przy tym zabawy. Dzisiaj z nami był Michał Ceszkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.